Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu? Ja już kiedyś, zresztą tak zawsze mówię na wykładek, jak omawiam zatrzymanie i posty, taki temat będziemy mieli też. To jeżeli będziemy mieli linię krawędziową. Linia krawędziowa może, linia krawędziowa może być ciągła, tak jak w tym przypadku, bądź może być przerywana. Ja tak mówię, żeby łatwo zapamiętać, jeśli z dnia ciągła, krawędziowa linia jest ciągłą linią, to ani se tu, ani se tam nie możemy stanąć. I tak myślę, że zapamiętacie sobie, zatrzymanie na jezdni, zatrzymanie na poboczu jest zabronione. Zatrzymanie, to automatycznie wychodzi, że i postój jest również zabroniony, bo jak się nie mogę zatrzymać, się nie muszę jechać, to postój jest tutaj również zabroniony. Czyli mamy odpowiedź, że w tej sytuacji nie mogę się zatrzymać ani na jezdni, ani na poboczu i jeżeli jednak bym był zmuszony do zatrzymania, bo mam awarię pojazdu, to siła wyższa, to nie ode mnie zależy, to obecność pojazdu muszę za każdym razem oznakować. W tym przypadku musiałbym właśnie ten y, ur, uruchomić światła awaryjne, prawda, i ustawić trójkąt. Wczoraj tłumaczyliśmy sobie w jakiej odległości, nie będę tego powtarzał. Gdyby linia była tak, linia, była byłaby linią przerywaną, to bym powiedział tak. i se tam, czyli na jezdni nie możemy stanąć, natomiast na poboczu możemy nawet urządzić postój. Czyli zapamiętajcie, ciągła to ani tu, ani tu nie można stanąć, jak jest przerywana ta linia, to na jezdni nie możemy się zatrzymać, na poboczu nawet możemy urządzić postój.